Cyk, gotowe. Wyspalimy się, że tak powiem. Mam nadzieję. Czyli to muszę wcisnąć. Czekajcie, R. Tak, i już nie jestem zmęczony. Więc spadamy stąd. I spadamy stąd do Nashkel. Idziemy do Nashkel. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. No, to pamiętam, pamiętam. Dobra, czyli tak. Tutaj... To tyle chyba. Pokaż mapę. Mapa świata, o. Broda Ulgota. A gdzie jest Nashkel? Nashkel, obszar niedostępny jeszcze. Beregost. Dobra, a czekajcie, a gdzie ta babka powiedziała z tymi pająkami jeszcze? Ważne wydarzenia. Dom Landrin. Na to, że Landin, gromka z gospody pod Sądomią, opuściła swój dom, przestraszona pająkami. Dobra, dom, jak i powiedziała, stoi na zachodzie od gospody Wesoły Żongler w Beregoście. A gdzie jest Beregost? Beregost tu. Aha, czyli będziemy mieli pewnie tu i dopiero tu gdzieś odbić, nie? No dobra, czyli w sumie w teorii po drodze gdzieś, nie? Więc let's go. Odruchowo wsadem chciałem iść, nie? Aha, ja mogę ich jeszcze jakoś tak? Nie, nie mogę. A tu jest formacja jeszcze, dobra, mogę zmienić ten, żeby szli inaczej. No ale to już to do walki bardziej, nie? Tam się przyda. Tutaj tak jak wędrujemy, to na luzie. Dobra, na zachód musimy iść, to najpierw te pająki chyba ogarnię, bo to jest 100 golda aż tam zapłacą, więc wiecie, nie? Dobra, więc idziemy tu. Cyk. I teraz... Na zachód, Lwitrak do Candlekeep, na południe Beregos, czyli idziemy na południe tym tutaj drogą. Oho, już muzyczka inna. No i zobaczymy. Jestem ciekaw... Dobra, wszyscy bijcie, bo on i tak nie dobiegnie pewnie. No właśnie, dostał na dziurę z łuku. No, jestem ciekaw, ile może mieć maksymalnie tych członków drużyny. Czy 6 to jest max? Czy można mieć więcej? No idziemy, idziemy, idziemy. No to będzie też, jak już będzie więcej przeciwników, bo teraz się zdarzają tacy właśnie, wiecie, nie? Na południe Beregost. No i dobrze, idziemy elegancko. Zdarzają się teraz tacy przeciwnicy, wiecie, że tak powiem, nie, niezbyt wymagający. Ale później już, kurde, to będzie... Będzie ciężko. Czasami. Czego ci trzeba? Świętego spokoju, chłopie, nie zawracaj mi tyłka, proszę cię bardzo. Potrzebujesz wskazówek, wyglądacie dość przyjaźnie, może więc wam pomogę. Czego lub kogo szukacie w Beregoście? Pewnie radzi będziemy, gdy pokieruje nas do jakiejś taniej gospody. Nie, potrzeba nam odrobiny luksusu. Gospoda, nie. Dobrze obrobionej broni, macie jakąś kuźnię, szukamy miejsca, gdzie topi się smutki. Aha, no dobra. No dobra, weźmy to w takim razie. Mamy wiele gospód, w których zaszczyny wędrowiec. W czerwonym bukiecie znajdziesz tanie pokoje, choć klientela tam bywa dość hałaśliwa. W płonącym czarodzieju i w wesołym żonglerze są lepsze apartamenty. Czerwony bukiet i płonący czarodziej są w centrum miasta. Wesołego żonglera znajdziesz nieco dalej na południowych przedmieściach. Dobra. Dzięki za pomoc. Czyli idziemy na południe miasta. Południe miasta nas interesuje. Żeby się dostać później na... Chociaż nie, w sumie czekajcie. Wystarczy, że dojdziemy do krawędzi mapy, żeby pójść na zachód. Tak mi się coś wydaje. Więc... Chyba tu jest koniec mapy, tak? Sprawdźmy. Wysoki żywopłot, godziny podróży 4. Poczekajcie, żeby nie było, że idę jak debil niepotrzebnie. Dom, jak i powiedziała, stoi na zachód od gospody Wesoły Żongler w Beregoście. Aha, chyba, że on jest tu w mieście. Sprawdźmy tu najpierw wtedy, bo ja debil pójdę, a tam widziałem, że coś innego już jest, więc... Sprawdźmy tu najpierw wtedy. Plecaku stwierdziła, że musi obejrzeć ciała pająków. Aha, dobra. Ty, no gdzie to jest? Ile będziemy tu szli? Tu już jest całkowite południe.
Aha, tu jest. Tak, tu była ta gospoda. Sel de posta, ale to jest jeszcze jakaś inna. A? Top of my to-do list. Nie wiem, no sprawdźmy po kolei, czy to to. Zamknięte. Też, no to chyba nie, dobra. What you got for me this? Yeah, I'll get right on that. Kurde, mogłoby się trochę więcej mapy odsłaniać. To byłoby, że tak powiem, wygodniej. No ale trudno się mówi. A czy to jest to? Płonący czarodziej? Nie. Czerwony bukiet. No to musi być to w takim razie. Dobra, odsłońmy może tyle, ile jestem w stanie. Może jakieś sklepy jeszcze znajdziemy. To na kiedyś się przyda, bo pewnie będziemy wracać do tych miast wszystkich. Tu nic nie ma. To jest ta sama gospoda, więc luz. No, idziemy, idziemy. No w sumie miasto nie jest duże, to luzik. Dom Firebeda Alverina. No dobra, czyli pewnie na tym prawym dolnym skraju mapy będzie to, co nas interesuje. A jakby się... You. Hey, you. Yes, you. I don't see anybody else around here. Mogłyśmy trochę pomóc? Oczywiście, czego ci trzeba. Nie zbliżaj się, kobieto. There's bandits. Bezwzględnych bandytów znają coś się na magii. Musieli chodzić do jakiejś wyższej szkoły dla bandytów. They're trying to capture me. Grupa bandytów rzucających czary? Brzmi to dość nieprawdopodobnie. I'd love to give you a really long and detailed explanation of what's going on, but oh look, we're out of time. Okej. Coś tu ściemiasz. So, you would try to hide from us behind this unfortunate fool. Wygląda na to, że twoje tchórzostwo jest równie niebezpieczne co twoje lekkomyślne czary. Wydaje mi się, że te rzeczy, które są typowo po angielsku tutaj, zostały dodane po prostu później, bo tego nie było dużo wcześniej, nie kojarzę tego przynajmniej. Więc jest sporo, z tego co czytałem, nowych questów, nowych przedmiotów i tak dalej, nie? You're the one trying to capture me, and I still don't know what you want, so I'd rather not let it happen. Więc wolę tego nie dopuścić. Idź precz. Me and my new friends decide to eject a fist into your mouth. You there, stand aside and give me the girl. Nie będziesz ryzykować życia. Nie pozwolę ci jej skrzywdzić. Jakim prawem polujesz na tę kobietę? Wygląda na to, że ona jest teraz ze mną. Co możesz mi zaoferować, by to zmienić? Weź ją sobie, jeśli chcesz. No zapytamy, bo jestem ciekaw, o co chodzi. Może jest, wiecie... Może ją gonią z jakiegoś konkretnego powodu. Niezależnie od tego, musimy zbadać jej naturalne... Nienaturalne moce. Co to za nienaturalne moce, o których mówisz? Niech zgadnę. Przez zbadać, rozumiesz, przeprowadzić sekcję. Nie powinno mnie dziwić, że ktoś taki douczony jak ty nie potrafi rozpoznać dzikiego maga, mając go przed oczymi. Jej czary przynoszą więcej złego niż dobrego. Musimy wydobyć z niej jej sekrety, oczywiście uniemożliwić jej krzywdzenie siebie, samej lub innych. Powiedziałem już dość, teraz wydaj mi ją. Nie, ona jest ze mną. Dobrze, przekonałeś mnie. Ciekawe, czy zginiemy, czy nie? Nie, ona jest ze mną. Za dziką magiczkę, niech tak się stanie. Nie, ja nie chcę. Co jest? Kendall, where did you go? We can't let her escape. Slaughter them all, and we'll sort this out once we find him. Okej, pierdyknęła go, czymś i zniknął chłopak, a teraz będziemy się bić pewnie. Dobra, mamy pauzę. I lecimy po kolei. Puf, ja bym chciał zniknąć. Czego? Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Ty byś chciała uciec do tyłu. Mówiliście do mnie? Ty byś chciał pasnąć ochroniarza, albo... Tak, ty byś chciał pasnąć ochroniarza. Nie dotykaj mnie! Ty byś chciał podbiec i pasnąć swoim czarem czarodzieja. Masz dla mnie zadanie? A ty jakie masz czary? Spętanie. Czar ten sprawia, że trawa, chwasty, krzewy, a nawet drzewa wyginają się, skręcają i owijają wokół każdej z istot znajdujących się w obszarze działania efektu, trzymając je mocno przez cały czas trwania zaklęcia. Istota może raz na rundę wykonać rzut obronny przeciw czarom. Okej. Okay. Dawaj, w czarodzieja też, to zobaczymy, może ich też coś wychapie. Czym mogę pomóc? Czym? Idź, wal go po mordzie.
A zobaczymy, czy ja zniknę. Cyk. Zniknąłem, czy nie? Krycie w cieniu zakończyło się fiaskiem. Nie udało się, dobra. To idziemy się bić. Tu aż tyle, aż taki obszar jest. Dobra, jeden chłop już dostał na dziurę. Niech to ma sens. A ty strzelaj teraz z łuku do tego chłopa. Czego chcecie, zdechlaki? Ty klepiesz tego. Potrzebujecie moich usług? Tak, 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 no. Dobra, wszyscy tego. To nie obchodzi. Dobra, jeszcze... Coś was gnębi? Ty... W tego ładujesz. Aha, oni teraz stoją, bo się, rozumiem, ruszyć nie mogą, tak? Ale odwaliłem manianę, nie? Oj, co jest z chłopem? Nie czuję się za dobrze. Sługa natury jest gotów. Lecz go, ale odwaliłem manianę, nie? Równy z ciebie gość. Szybko. Lecz go tam. Dobra, ci nie żyją. Weź tego. Czego? Ty lecisz za nim, nie daj mu uciec. Szalony czarnoksiężnik wada. Co oszczędza mi kłopotu? Ej, co jest? XR, czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No ale on też stoi, żyje normalnie. Tak. O wszechpotęgo i władzo, jak każesz. Masz dla mnie zadanie? Czekajcie, ja Heira, Nera. Ty nie, on nie żyje, zabili mi chłopa. Ale gówno. Dobra, w końcu się pytałem. Sługa nadbyła dobra drużyny. No dobra, okej, trudno, nie pójdzie z nami, no. Ty dziołcha. Strzelaj do niego tam. Co? Tak. Ty tak, a ty weź mi... O wszechpotęgo i władzo? Aha, ja mam ilość tych czarów naturę chyba. Moje ostrze przypiecie do właściwych rozmiarów. No już dobra... Ile to będzie trwało? Ale gówno! Nie, dobra, słuchajcie, to trzeba wczytać grę, nie? Bo to tak nie może być. Autozapis. Rozdział pierwszy. Pokaż mi to. Wczytaj. Kurwa, aż tu. Dobra, przewiniemy to w takim razie, do przodu oczywiście. Dobra. Lecimy jeszcze raz z tematem. Równy z ciebie gość. Z ciebie gość, tak. Dobra, czyli pierwsze, co trzeba wyeliminować tego czarodzieja. Widać, że no jednak to... Sługa natury jest gotów. Ty masz... Nie, ty nie czarujesz tego, na pewno, nie? Bo widzę, że to było głupie. Ale ty musisz zostać z tyłu razem z nią. Będziesz dla tej pilnować. Dla dobra drużyny. Ty... Spróbujesz zniknąć. Mówiliście do mnie? Ty też spróbujesz zniknąć, bo wtedy będziesz więcej obrażeń zadawał, nie? Czym mogę pomóc? A ty chronienie zrobisz? Zrobię. Na Taneda, dobra. Chociaż nie, bo on zniknie przecież. Dobra, na razie idziemy tu. Taned. Zakończyło się fiaskiem. Dobra, nie udało im się schować. To ty ładujesz tego na łeb. Ty ładujesz tego. Potrzebujecie moich usług? I ty walisz też tego na łeb. Dobra. Twój głos jest miodem. Drugi czar. Szybko trzeba się tego chopa pozbyć, więc walimy go na łeb. Dobra, jeden już nie żyje. Czekaj, ty widzę, nie będziesz jeżeli musiał chyba jednak. Będę musiał. Podejdź, walnij go na ryj. Dobra. Wszyscy nie żyją. Nice. Ale zobaczcie, wystarczyło jeden ten czar rzucić źle na początku, bo ja myślałem, że to działa tylko na jedną osobę, bądź wiecie, tak pobliżą, nie? A nie kuźwa na całą tą. No i kurde, byłby problem, nie? Dobra, pozbierajmy rzeczy. Weź wszystko. Wej. Nie szkodź. Ci ludzie mieliby już teraz mój mózg na tacy.
Co teraz zrobisz? Kendor z pewnością kiedyś powróci. Byłeś na tyle dobry, pracowałeś przed tymi smugami, pomyślałem sobie, że może mogłabym się do ciebie na jakiś czas przyłączyć. No pewnie, że tak. Przysięgam jednak całkiem... Jestem całkiem niezłym czarodziejką. Doskonale, twoje dobrze będzie mile widziane. No oczywiście, że będzie. Dawaj. Odłącz członków drużyny. Ten nie jest niepotrzebny. Tak mi się wydaje. Czyli 6 maksymalnie, kurde. Ale pewnie jak jego odłączę, to ten drugi też pójdzie, nie? Czy na pewno chcesz odłączyć tę postać od drużyny? Tak. Gotowe. Czego chcecie, zdechlaki? Jak sobie życzysz, chętnie wypróbowałbym na tobie mój sztylet, ale jak na razie okazałeś się nawet przydatny. Chodź, czarodzieju, jesteśmy nierozłączni aż do dnia twojej śmierci. No, tak myślałem. No dobra, trudno się mówi w takim razie. Myślę, że ona będzie nam bardziej przydatna. Tak, ma tu jakąś strzałę, tak? Magiczny pocisk. Miasta mnie przygnębiają. I tyle w nich ludzi. Lekkomyślne zaklęcie. Czar ten to dla dzikich magów przeważnie ostatnia deska ratunku. Po jego rzuceniu mag uwalnia niekontrolowany potok dzikiej magicznej energii w nadziei, że będzie w stanie ją okiełznać i ukształtować w pożądany sposób. Starania te zazwyczaj spełzają na niczym, niemniej jednak w ich wykonaniu zawsze generowany jest jakiś efekt magiczny. Aby użyć lekkomyślnego zaklęcia, Nala wystarczy rzucić je w normalny sposób, a następnie wybrać czar z dostępnej listy znanych czarów. Uwalniana jest wówczas eksplozja magicznej energii, którą mag stara się uformować w pożądany dla siebie sposób. Faktyczny efekt zaklęcia określany jest losowym rzutem kością. Jezusie kochany! Ponieważ uwolnienie dzikiej energii jest następstwem planowanego działania maga, jego poziom dodawany jest do powyższego rzutu kostką. Dobra, to już takie techniczne rzeczy, to tam kiedy indziej. Stand back and watch this. Dobra, moment. Czyli mamy teraz tak, jedną osobę mniej, ale myślę, że i tak na tym wyjdziemy dobrze. No dalej się zablokowałeś. Dobra, weźmy wszystko z tego. Ten mag nic nie miał? Nie miał. A przeciążony jestem. No oczywiście, że tak. To dajmy na przykład... W sumie on będzie nosił. On tam pewnie ma, kurde, udźwigu więcej niż my tutaj na tym łotrzyku. Czy nie? Czy to jest udźwig jakiś, coś ten? A nie wiem. A nie, było przecież na tym. 50, a on ma 120. No, to on będzie tragarzem naszym. Dobra. I lecimy szukać dalej. Aha, tylko szybki zapis, tak? Zapiszmy to, bo myślę, że to jest dobra decyzja. I lecimy dalej. Mogłem mu zabrać te, nie? Zabrać mu czary tamtemu chłopowi, ale już no nie bądźmy tacy, nie? Dobra, tu jest to nie. Czerwony bukiet to nie. Więc tutaj poszukajmy tej gospody. Gdzieś. Kuźnia grzmiącego młota. Ile ja mam pieniędzy w ogóle? Mam 250 golda przy sobie. Nice. Zobaczmy, co w kuźni jest ciekawego. Dzień dobry. Sprawdźmy skrzynkę. Zamknięte, spróbujmy mu otworzyć. Nieudane. A ty, poczekaj, czego? A ty ile masz otwieranie zamków? Umiejętności pokaż. Otwieranie zamków 25. Otwieranie zamków ja mam 30. I tak gównianie mi to idzie? No dobra, skoro tak, to sprawdźmy. To mam jeszcze skrzynkę. Udało się, o. Włócznia. A dawaj włócznię, sprzedamy. Tu jest skrzyneczka jeszcze. Nieudane. Ciekawe, czy mogę próbować aż do skutku. F5, złodziejstwo. Nie, chyba nie. Chyba jednak cię nie da, okej. Okay. No dobra, nic tu nie ma, więc spadamy stąd. I szukamy dalej. Gdzie jest ta zaraz srana gospoda? Tu jest koniec mapy już. No więc tu musi być ta gospoda.
Tak, to jest to. Zawsze się wkurzałem, że tak daleko muszę iść. Wesoły żongler, no. Dobra, i na zachód od niego jest ta chata, więc idziemy na zachód. Chyba, że to jest od razu ta chata tutaj. Mówiła, że od razu poznamy, więc... Czekaj, da się jakoś ich rozdzielić? Właśnie. Co? Z braku kogoś lepszego. No idź, idź. Mogę jedynie spróbować. Co ty jesteś? Kurtyzana. No nie no, z kurtyzaną to my nie chcemy rozmawiać. Zobaczmy, czy się da wejść. Da się, to może być tutaj w takim razie. Zaraz nas wszystkich. I idziemy. Let's go. Zobaczymy, czy poradzimy sobie z pająkami. O, właśnie, to jest to. Ogromny pająk, pełnia zdrowia. No, tylko jakie to dźwięki wydaje. Dobra, jestem pierwszy, więc chciałbym zniknąć. A czy ja mogę ich jakoś przesuwać? Mogę. Jak sobie chcecie, ale nie jestem najbardziej pomysłowym z zwodzów. Dobra, tak, tak. No, tak byśmy to musieli ustawiać zawsze. Że ta, co strzela z łuku, powinna być na końcu, nie? Dobra. Da się to jakoś obrócić? Nie. Ty idziesz tutaj. Ty próbujesz zniknąć. Masz dla mnie zadanie. Ty walisz go na łeb. Dobra. Aha. Ty masz jeden czar magiczny pocisk. Sługa natury jest gotów. A ty z procy ładujesz jeszcze. No to wal. Zakończyło się fiaskiem. No masakra, nie? Dobra. No to wal tego chłopa. I ty teraz strzelasz do niego. A ty pomóż jej. Tak. O wszechpotęgo i władzo. Potrzebujecie moich usług? Ty jej też pomóż. No pewnie, że potrzebujemy. Chłop stoi z tyłu. I teraz... Równy z ciebie gość. Czy ty możesz tutaj przejść? A ty... Tak. Możesz, dobra. I stąd... Strzelaj do chłopa tu. A ty będziesz strzelać do tego tu, o. A i tak za nią poszli. Trzymaj się, dawaj, dawaj. Ej, co jest? Masz dla mnie zadanie? Leczenie tej babki, szybko. Tak? Chociaż czekajcie, bo nie zdążę pewnie. Mikstura leczenia ona wypiła. Tak, więc ty nie Sługa musisz leczyć natury, już. Tak? Jak... O wszechpotęgo i władzo. Jak to anulować? Dobra, bij tam. Bo w ogóle uważaj, odsuń się przede wszystkim. I teraz ty idziesz tam. Ty... Zobaczmy, czy da się zablokować... Ona jest zatruta. 6 na 8. Ogromny pająk zdaje wrażenie 1. Trucizna. Kurde, no. Tędy. Tego chopa trzeba zrobić, a to wtedy ty weź... Czym mogę pomóc? Chronienie. Jestem ciekaw, co robi to chronienie. Przeszła, i teraz ty ładuj tego. Ty, no zabijemy te pająki zaraz. Co jest grane? Dobra, ty uciekłaś. Strzelaj do tego. Potrzebujecie moich usług? Ty się napij. Moje ostrze przetnie cię do właściwych ran. What you got for me this time? Też się napij, bo kuźwa zaraz będzie zgon na pogrzebie. Olef. Fuchs. Sługa natury jest gotów. Dobra, leczenie, tylko gdzie on tam jest? Tu jest. Nie zdąży, kurde, nie gadaj. A co to jest? Olej szybkości to nie? Magiczna różdżka, weź pierdyknij to. Staram się pozostać przy życiu. I chuj. Dobra, i kuźwa trzeba wczytać.
Nie, trzeba ich przestawić po kolei, w sensie, żeby inaczej chodzili, nie? I spróbujemy zaraz jeszcze raz. Dobra, zmieniłem trochę informacji tutaj, w sensie, żeby trochę inaczej szli. I chciałbym zobaczyć, co robi to coś. Czym mogę pomóc? Chronienie, na przykład tego. Zrobię, co w mojej mocy. Aha. Potrzebujecie moich usług? Z braku kogoś no dobra. Lepszego. Wchodzimy do chaty w takim razie. Gra zapisana, podejście numer 2, let's go. Dobra, i teraz stanęliśmy tak, jak jest formacja ustawiona, elegancko. Tak. I teraz chronisz mogę jedynie jego, a ty próbujesz zniknąć. Ty jesteś daleko, więc na luzie strzelasz do pająka. Aha. Ty magiczną strzałą w takim razie, bo to kurde... w tego pająka. Sługa natury jest gotów. Tobie muszę coś innego dać, tylko kurde... statystyki, biografia... statystyki bojowe, nie wiem, jakieś ten... rzut obronne, obrażenia, kij 1k6... biegłość, maczuga, kij, proca. Maczugę muszę jej kupić. O, jak będzie maczugą, wiecie, pizgać po głowach, to elegancko będzie. Dobra, każdy chyba coś robi, tak? Czym mogę ty bronisz, ty próbujesz zniknąć. O wszechpotęgo i władzę. Ty na razie nic nie robisz. A co to jest za picie? Niewidzialności. Nie, na razie nie. Ty poczekasz, aż podejdą bliżej. Dobra. Dobra, i mi się nie udało zniknąć. Więc... nie, bijmy tego, hopa. Bijesz tego. Ty strzelasz z procy do tego, a ty strzelasz z łuku do tego. A ty... potrzebujecie moich usług? A ty bronisz tego hopa, no i gra. Moje ostrze przetnie cię do właściwych rozmiarów. I co wy robicie? Dobra, czy teraz mogę zniknąć? Nie. Tanet, rzut obronny przeciw śmierci. Co jest grane, ty? Dobra, bij tego, a ty gdzie masz jesteś? Dla mnie zadanie. Jak zwykle tam, kurde, nie dojdziesz, nie? No znowu, ty, co jest grane, nie? To trzeba naprawdę chyba jakoś inaczej do tego podejść. Spróbujmy jeszcze raz w takim razie. Wczytaj grę, tutaj, wczytaj, let's go. Z braku kogoś lepszego. Dobra, i teraz zróbmy w takim razie sługa tak. Sługa natury jest gotów. Pierdyknij tym czarem w tego pająka. Ty. Z ciebie gość. Wypij tą miksturę szybkości. Aha. Ty pizgasz czarem też w tego pająka. Czym mogę pomóc? Ty po prostu chronisz sam robię siebie. Co w mojej mocy? W sensie, to jest chyba ta postawa obronna, no a ty próbujesz zniknąć. Zakończyło się fiaskiem, no i super. Dostał hita. Okej, to w sumie nic nie zmieniło, tylko tyle, że tamte nie może dojść chyba, nie? Więc ty bijesz tego. Potrzebujecie moich usług? Zobacz, czy ty możesz się przesunąć, albo czy wy w ogóle możecie się przesunąć tutaj. Uważaj, że to już zrobione. Jakoś może, nie wiem, tak? Albo weźmy tą formację, o. Dobra. I teraz wy wszystkie ładujecie w tego. Po kolei. Czy ty możesz znowu próbować zniknąć? Możesz. Zakończyło się fiaskiem. Masz dla mnie zadanie? Tak, tak. Lecz się. No ty lecz... aha, ona się nie może ruszyć. Dobra. Co? Wszyscy ładować w niego. Tak. Z braku kogoś lepszego. Dasz jakąś kamerę obrócić? Chyba nie. Dobra. No jak ty się... kurde, uwolniłeś, gościu. Muszę się napić w takim razie. Dobra, i próbujesz zniknąć. Zakończyło się fiaskiem.
Ty, czemu ty nie strzelasz? Czy strzelasz? Strzelają chyba, dobra. Sługa natury jest gotów. Dobra, ty się uwolniłeś. To zróbmy tak, że ty odejdziesz kawałek z nimi. Odejdź tam. Odciągnij ich trochę, właśnie. No i teraz wszyscy ładują go na dziurę. Tak, a ty, żebyś nie tracił HP-ków, to się broń. Mogę jedynie spróbować. No i dobra. Czy ty możesz teraz zniknąć? Zakończyło się fiaskiem. Masakra, nie? Dawać go na dziurę. Ej, no chłopie! Czym mogę pomóc? Napij się, a ty weź do niego, podejdź bliżej. Dla dobra drużyny. Dobra. Jo, koza dyma, ty, no dobra, fuks, nie? Potrzebujecie moich usług? R. Zatrucie, oplątanie. Odłączenie postaci, modyfikuj. Współczynniki, nie. Jestem ciekaw, czy to zatrucie samo zejdzie, czy trzeba go jakoś, wiecie, odtegesować, nie? Dobra, oplątanie zeszło. Masz dla mnie zadanie? Ty masz leczenie, więc wylecz go. Ale mocno mu zabiera to zatrucie, ty. Dobra, teraz mu zeszło, okej, czyli to przez jakiś czas po prostu, tak? Ej, no to 100 golda się należy, kurde, bez skitu, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, wszyscy żyją, dobra. Da się jakoś podświetlić, co tu leży? Bo coś tu widziałem, o to na przykład. Aha, ciało pająka muszę wziąć po prostu, tak? Bo coś takiego było. Ale wiecie, co z szperami w całej chacie? Nie, nie, tak nie może być. Dawaj, zabieramy wszyściutko. I kurde, jestem ciekaw czemu, albo w sensie co mogę zrobić, żeby jednak to moje skradanie się i znikanie jednak trochę było bardziej efektywne. Żeby w ogóle się udawało, może tak, nie? Znoszone buty. Okej, dobra, myślę, że jakieś fajne buty, nie fajne. O, to sprzedamy. Butelka wina. I to tyle. Te czary, o właśnie, damy czary tej. Zobaczmy, czy ja mogę to przekazać na przykład najpierw... Aha. Czyli to od razu pokazuje chyba, podświetla mi tego, kto się może tego nauczyć, tak mi się wydaje. No, dokładnie. Dobra, dajmy te czary do niej w takim razie. I jak się tego czaru nauczyć? Magiczny pocisk, wywoływanie. Czas działania, czy obszar, jedna istota. Nie może używać. Dobra, no później to przetestujemy. Sakiewka na klejnoty. Jest to mała sakiewka doskonała do przechowania klejnotów. Okej, super. Dobra, ogarnięte. Możemy stąd spadać. Co? Z braku kogoś lepszego. Idziemy w takim razie teraz tak. Do gospody. Wyśpimy, prześpimy się generalnie, więc odpoczniemy. Mam nadzieję, że się HP-ki zregenerują. I wtedy zobaczmy, czy teraz jak to działa. Jedno leczenie jej zostało. Jak się wyśpimy, myślę, że wtedy będzie miała dwa z powrotem. Tak to przynajmniej powinno działać, więc... Zrobię, przetestujemy. Mocy. Potrzebujecie moich usług? Top of my to-do list. Dobra, ja bym chciał... szynkarz. Mam tanie piwo. Pokaż mi listę usług. Tanie piwo masz. Aha, czy masz tylko piwko, nic więcej. Wino, piwo, dawaj. Kup piwo. Ty. Kup piwko. Dobra, i kupiecki, wynajęcie. W tej chwili nie możesz odpoczywać. Kurde, szkoda. Dobra, czy ja się napiłem, czy mam... Tak, tak, wszyscy już słyszeli, prawda? Stary Górk miał swoją miał swój sławny płaszcz i przeklęci ta Sloi mu go ukradli. Co ty, gościu, do mnie gadasz w ogóle? Idź stąd. Stary, zrzędliwy krasnolud z Beregostu. Płaszcz Gyrka. Beregostu skarżył się, że w Kniei otulisko banda ta Sloi ukradła mu jego ponoć słynny płaszcz. Po krótkiej rozmowie doszliśmy do wniosku, że zrobił prawie wszystko, żeby go
rozweselić. Okej, fajnie. Czyli pewnie ten płaszcz będzie można odzyskać po prostu i tyle. Co w mojej mocy? Dobra, ale to czekajcie, to jak ona ma leczenie, a to się pewnie... I nie mogę jeszcze spać. No, a mogę tutaj na niego? Nice. I już nie ma czarów, okej, czyli trzeba się zżdżemnąć będzie. Dobra, co ja tu mam do zrobienia w takim razie? W tym nic. Dom załatwiony. Jaheira i Khalid. Mieliśmy iść gdzie? Do Nashkel. Nashkel, czyli idziemy na dół, tak? No ale kurde, przydałoby się zrzemnąć. Czemu nie mogę odpoczywać? Co w mojej mocy? Mogę jakoś czekać albo coś? Odpoczynek. Idziemy pogadać. Chcecie whisky? O, teraz mogę, dobra.